W tym odcinku pokażę Ci, z czego składa się typowy proces sprzedaży w firmie budowlanej i w jaki sposób możesz zbudować swój własny proces, który przeprowadzi Cię od pozyskania potencjalnego klienta po wykończenie pracy, dostanie pieniędzy oraz wystawienie pozytywnej opinii przez Twojego klienta. Cześć, to Piotrek z kanału Budowalka. Dzisiaj nauczymy się, w jaki sposób możesz stworzyć swój własny proces sprzedaży. I ja przez 15 lat prowadziłem swoją firmę budowlaną, czy też okołobudowlaną, i przez większość tego czasu nie miałem żadnego procesu sprzedaży, a raczej nie wiedziałem, że mam, bo każdy ma jakiś proces sprzedaży. I teraz właśnie pokażę Ci, dlaczego powinieneś sobie taki proces spisać, dlaczego powinieneś go stosować i przedstawić różne elementy w tym procesie, tak żeby lepiej kontrolować przepływ Twoich leadów od właśnie leada, od potencjalnego klienta do już skończonej pracy czy wygranej pracy, powiedzmy, zależy jak to sobie ustawisz. Zacznijmy od tego, co to jest proces sprzedaży. No i proces sprzedaży, w ogóle sam proces, to jest po prostu zestaw czynności, która prowadzi do jakiegoś celu, do jakiegoś rezultatu. No i każdy z nas ma jakiś proces i zwykle w firmie budowlanej wygląda to tak. Ok, czyli mamy tak. Mamy sobie taki typowy proces sprzedaży i jest coś takiego, że zdobywamy leada, czyli zdobywamy potencjalnego klienta i to może być przez reklamy, telefony, polecenia, media społecznościowe, stronę www, czy kupujemy leady z innych serwisów, bo tak też jest to możliwe, czyli są takie serwisy jak Checkatrade, Hauser, House, po polsku to jest Fixer chyba, coś takiego z polskich stron, które po prostu zdobywają w jakiś sposób potencjalnych klientów, często przez reklamę i potem odsprzedają to dalej do kilku lub kilkunastu firm. Raczej zwykle się zdarza, że to jest kilka firm, powiedzmy od 3 do 5 firm. Czyli mamy leada, który ląduje jakoś w naszej skrzynce mailowej, czy dzwoni do nas. No i właśnie, jeżeli dzwoni do nas, no to mamy już od razu ten pierwszy telefon i pierwszy krok za nami, ale jeżeli ląduje w naszej skrzynce mailowej, no to musimy się z nim skontaktować, musimy do niego zadzwonić. No i teraz mamy tak, albo odebrał, albo nie odebrał. Jeżeli nie odebrał, no to najczęściej jesteśmy tak zawaleni robotą, że po prostu już o nim zapominamy i więcej do niego nie dzwonimy, ewentualnie próbujemy powtórzyć ten krok jeszcze raz za jakiś czas, ale bardzo często jest tak, że jeżeli ktoś nie odbierze, to po prostu jest koniec naszych kontaktów. No ale powiedzmy, że odebrał, rozmawiamy, dowiadujemy się, co to za projekt, umawiamy spotkanie, właśnie. Czyli tutaj sobie omówimy projekt, umawiamy spotkanie, potem mamy spotkanie, spotykamy się z nim. Kolejnym etapem jest zwykle przygotowanie oferty. I to zwykle się tak dzieje. Nie myślisz o tym, ale tak zwykle właśnie wygląda proces sprzedaży w firmie budowlanej. Przygotowanie oferty. Potem mamy telefon tak naprawdę, czy przeczytał ofertę. Czasem jeżeli masz mało pracy, to zaczynasz dzwonić do tych klientów, do tych potencjalnych klientów, dowiadujesz się, czy przeczytali ofertę. W ogóle przepraszam za dźwięki, dzisiaj jest remontowany asfalt na ulicy obok po prostu i ubijają właśnie ten asfalt, także jeżdżą walcem. Także przepraszam, jeżeli za bardzo to słychać. Ok, idziemy dalej. Telefon, czy przeczytał ofertę? Zwykle się dowiadujemy. Cześć, miałeś może czas, czy też po polsku, no to jest dzień dobry, panie Zygmuncie, czy miał pan czas na przejrzenie oferty, co pan o nim myśli i tak dalej. No i teraz tak, zwykle znowuż jest, odebrał ten telefon, no to fajnie, cieszymy się, odpowiadamy na pytania ewentualnie lub negocjujemy i w ogóle rozmawiamy o tym projekcie. Jeżeli nie odebrał, to znowuż o tym pewnie zapominamy. Na tym telefonie właśnie, jeżeli się uda nam dodzwonić, no to właśnie odpowiadamy, często klient ma jakieś pytanie, jeżeli już przejrzał ofertę, to ma jakieś pytania. Często jest też tak, że wysyłamy ofertę, my nie dzwonimy, ale to klient inicjuje kontakt, bo ma jakieś właśnie dodatkowe pytania, na które chce mieć odpowiedzi. Często jest też tak, że zadaje te pytania mailowo i tutaj też obowiązuje ten
ten krok po prostu. Co jest bardziej upierdliwe, bo wiadomo, że nigdy nie ma czasu na to, żeby odpowiadać na te maile. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest też zadzwonić po prostu do takiego potencjalnego klienta i od razu z nim porozmawiać. No i później co? Albo wygrywamy, albo przegrywamy. Może być też przegrana. Różnie to bywa, prawda? Zrobimy tak, pyk. Albo wygrana, albo przegrana. Nieczęsto dowiadujemy się, że klient wybrał inną firmę. No, czasem dostajemy maila, czasem nie. Zwykle po prostu klient się do nas nie odzywa. No i tyle. No jeżeli wygrana, no to potem za jakiś czas mamy rozpoczęcie projektu. I zwykle masz taki system i tak to działa. No i teraz, jeżeli chciałbyś sobie zapisać taki system i zacząć z niego korzystać, no bo widzisz, problem jest taki, że jeżeli nie masz jakiegoś systemu, jakiegoś procesu spisanego i to się dzieje po prostu samoczynnie, no to właśnie, albo ktoś odbierze, albo nie odbierze i po prostu przepadają ci te lidy jakoś w tym natłoku tego wszystkiego, natłoku pracy, natłoku kolejnych zapytań i tak dalej. Także dużo lepszym sposobem byłoby na przykład stworzenie sobie takiego, ja to nazywam pipeline po prostu, gdzie kontrolujemy przepływ tych lidów. Czyli mamy po prostu, powiedzmy, taki sales pipeline. Takie coś tworzę zwykle dla innych firm. Jeżeli mamy jakieś możliwości takie, że lead automatycznie trafia do naszego systemu przez jakiś quiz, czy ściągnięcie jakiegoś poradnika, czy też przez jakiś kalkulator online, no to trafia sobie do tej kategorii. No, najczęściej będzie to tak, że mamy po prostu jakiegoś leada, który właśnie z tych różnych źródeł tutaj omówionych do nas trafia. No i co? Tworzymy sobie, poczekajcie, ja sobie tak stworzę takiego potencjalnego klienta. Potencjalny klient. No i teraz tak. Ważne jest, żeby na tej właśnie rozmowie, i taki system się przydaje do tego, że od razu zadajesz pytania o dane różne kontaktowe, żeby po prostu nie przegapić tego, bo jak dostajesz na przykład, nie wiem, 30 telefonów dziennie i jeżeli masz tylko numer telefonu, to po jakimś czasie patrzysz na ten ekran i mówisz, kurczę, który to był klient właśnie, kto to do mnie dzwonił. Dlatego warto jest od razu dopisać i warto jest od razu sobie takiego potencjalnego klienta wrzucić do systemu. No i czyli mamy na przykład e-mail hej@budowalka.pl, telefon +46 77 BBB, dobra, nazwa firmy. Jeżeli kontaktuje się z nami firma, no to możemy wpisać nazwę firmy, NIP, adres, jeżeli mamy jakiś adres, to fajnie, nazwa ulicy powiedzmy, kod pocztowy 90024, dobra, miasto Warszawa, status, no to status wynika tak naprawdę z tego tutaj, czyli mamy tutaj status, powiedzmy, on się tutaj pojawia, data spotkania, no to jeżeli uda nam się umówić datę spotkania, możemy sobie wrzucić taką datę, powiedzmy, i godzina, 17:30, dobra. Mamy datę spotkania, załączniki, jeżeli mam jakieś zdjęcia czy coś, możemy sobie tutaj dołożyć. No ja oczywiście mam już taki system, tylko czyli już prowadzi tutaj do oferty i do kontraktu, które są automatycznie wygenerowane. W tym programie akurat, to jest program Notion, mamy taką możliwość, że sobie tworzymy taką kartę po prostu klienta. I tutaj możemy sobie, ja sobie skonfigurowałem tak, że mogę sobie dodawać zdjęcia. Tutaj właśnie mam te różne inne referencje, czyli do oferty, kalkulator, powiedzmy kontrakt. Mogę sobie dodawać notatki, checklistę i tak dalej. Mogę sobie stworzyć taką dla każdego klienta, po prostu stworzyć taki szablon. I wtedy wiem na przykład, ok, pierwsze mam spotkanie, później mam pomiary, później mam follow up robić, czyli zadzwonić do niego jeszcze raz. Powiedzmy, że się z nim spotkałem, już zrobiłem pomiary i teraz mam zadzwonić jeszcze raz, powiedzmy, czyli mogę sobie kontrolować ten przebieg. No i co się dzieje później? Później tak naprawdę, ok, mamy takiego leada, który powiedzmy do nas zadzwonił i umówiliśmy spotkanie. No to jeżeli umówiliśmy spotkanie, no to przerzucamy już sobie na umówione spotkanie. Jeżeli to spotkanie nie jest jeszcze umówione i powiedzmy ktoś jest leadem, zadzwoniliśmy do niego
porozmawialiśmy chwilę, ale na przykład nie umówiliśmy jeszcze spotkania, bo albo nie jest gotowy na to spotkanie, albo powiedzmy po prostu nie miał czasu tego zrobić, no to możemy go zostawić na kontakt. W ten sposób przerzuciliśmy sobie tego lida z lida po prostu, czyli z wchodzącego na przykład do naszej skrzynki, do już kogoś, z kim się skontaktowaliśmy, no albo już umówiliśmy spotkanie. No i potem co? Jesteśmy sobie na spotkaniu, omawiamy wszystko, robimy pomiary, wysyłamy ofertę do kogoś, czyli przygotowujemy i wysyłamy ofertę, no to przerzucamy go sobie oferta wysłana. Jeżeli oferta jest wysłana, no to tak naprawdę dzieje się tak, że mamy według tego przygotowanie oferty, telefon czy przeczytał, czy nie, no to możemy sobie tutaj na przykład, zaraz sobie z tym popracujemy, mamy wygraną albo przegraną tak naprawdę. No i często się zdarza tak, że klient na przykład nie jest gotowy jeszcze w danym roku czy w danym miesiącu, to możemy go sobie przenieść na później, powiedzmy, i poczekać chwilę i wiemy, że z tymi klientami musimy się jeszcze raz skontaktować. No i teraz mamy albo wygraną, albo przegraną. Po prostu taki podział i takie zbudowanie takiego procesu pozwala Ci na większą kontrolę, bo możesz sobie na przykład dodać kolejny status pomiędzy ofertą wysłaną a wygranym możemy mieć follow up. Możemy to sobie zrobić tutaj. Oferta wysłana. I teraz wiemy, że ok, mamy wysłaną ofertę i powiedzmy zadzwoniliśmy do klienta, ale on nie odebrał. To jesteśmy w tym stadium i wiemy, że musimy się z nim skontaktować jeszcze raz, żeby go przenieść później na kolejne elementy. No i to wydaje się taki overkill, za dużo, aż jeżeli mamy bardzo mało tych potencjalnych klientów, ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy tych klientów jest już bardzo dużo. Tutaj będę musiał już Wam wyblurować część informacji, bo to jest już żywy organizm, prawdziwa firma. Po prostu Wam chcę pokazać, jak to działa w praktyce. Mamy tutaj po prostu, to jest szwedzka firma, także szwedzkie nazwy. Tu są te automatyczne oferty, tu jest lead i tutaj mamy taki kalkulator na przykład usług i klienci sobie wypełniają ten kalkulator i my dostajemy ich dane, czyli po prostu mamy tu wszystkich klientów, którzy wypełnili ten kalkulator. Część z tych klientów od razu sobie bukuje spotkania, automatycznie sami sobie bukują spotkania i oni automatycznie przenoszeni są z tej kolumny do tej kolumny. No i tutaj mamy po prostu wszystkich tych, którzy umówili spotkania i czekamy po prostu na spotkania z nimi lub po prostu wysłali do nas maila, skontaktowali się z nami. Później mamy ofertę przesłaną, tak samo jak w tamtym. Wygrana, przegrana, wygrana, czyli do zrobienia, zaplanowane podczas robienia. Tutaj ma taką kolumnę ten mój klient. Gotowe, stracone, czyli przegrane i do przeniesienia na następny rok, do kontaktu z następnym roku. Po prostu część klientów nie jest gotowa jeszcze na spotkania. Widzicie, jak tych leadów już jest bardzo dużo, to ciężko się połapać, komu już wysłaliśmy ofertę, komu nie wysłaliśmy, kto jest zaplanowany, kto jest niezaplanowany i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dużo łatwiej jest po prostu stworzyć sobie taki prosty system i codziennie sobie przychodzimy, widzimy, że ok, z tym się skontaktowaliśmy, przerzucamy go sobie do tej kolumny i już wiemy, że ten jest skontaktowany, na przykład umówione jest spotkanie, później możemy go sobie przerzucić do kolumny tej, czyli jest powiedzmy oferta już wysłana, zaprezentowana, potem albo wygraliśmy, albo przegraliśmy, jeżeli wygraliśmy tutaj, czeka sobie na czas, kiedy będziemy mieć możliwość zaplanowania tej pracy, jeżeli zaplanowana, no to już mamy ją w kalendarzu, mamy ją zaplanowaną, bo możemy zadzwonić do klienta, powiedzieć mu, że tego i tego dnia powiedzmy wystartujemy. No jeżeli pracujemy nad nią, to możemy sobie ją przerzucić do pracy i po prostu no mamy kontrolę nad tym całym procesem sprzedaży, ale generalnie chodzi o to, że taki prosty system pozwala Ci na dużo większą kontrolę tego wszystkiego, plus jeżeli znasz się troszeczkę na tym, znasz takie programy jak Zapier, czy Integromat, czy Umbrella, czy Automate.io, to możesz sobie w łatwy sposób stworzyć takie automatyzacje, czyli pewne działania, które dzieją się automatycznie, zależnie od tego, w jakiej kolumnie znajduje się klient. Bo na przykład
Mamy takiego automatycznego klienta, do niego możemy zacząć wysyłać serię maili na przykład albo SMS-ów właśnie z informacjami o naszej firmie i zachęcaniem do tego, żeby umówił spotkanie. Jeżeli umówi spotkanie, to automatycznie lub my manualnie przerzucamy go do drugiej kategorii, czyli do kategorii leada albo właśnie na umówione spotkanie. Powiedzmy, że umówił spotkanie, to automatycznie może się przerzucić do tej kategorii i już my nie musimy na to zwracać uwagi. Jeżeli klient umówi spotkanie, to na przykład może się stworzyć folder w twoim, na twoim komputerze automatycznie i przenieść się mogą tam szablony do stworzenia oferty czy kalkulatora. Po prostu chodzi o to, żeby takie małe elementy nawet sobie zautomatyzować, żeby po prostu o tym wszystkim nie musieć myśleć, żeby ta praca była jak najbardziej przyjemna i jak najszybsza. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł Wam do gustu, że pokazałem Wam mniej więcej, w jaki sposób możecie sobie stworzyć i wykorzystać w Waszym biznesie prosty proces sprzedaży. To nie musi być nic skomplikowanego. Chodzi o to, żeby mieć jakąś strukturę i żeby przejąć kontrolę nad tym procesem, żeby po prostu wiedzieć, gdzie dokładnie każdy lead się znajduje w Waszym procesie sprzedaży, czyli właśnie od pierwszego kontaktu po podpisanie umowy. Możecie sobie dowolnie dzielić tak naprawdę ten proces sprzedaży na różne segmenty, na różne kolumny i przenosić tych leadów, powiedzmy, na każdy nowy element, tak żebyście dokładnie wiedzieli, no po prostu mieli nad tym kontrolę. Jeszcze raz o tym mówię, bo to myślę bardzo ważne, szczególnie kiedy Wasz biznes zaczyna się rozwijać i macie tych leadów coraz więcej. W ten sposób wyeliminujecie wszystkie takie zmarnowane okazje po prostu, bo często jest tak, że zapominamy, przeciekają nam te leady przez palce, nie kontaktujemy się z nimi w odpowiednim czasie, a ważne jest, żeby skontaktować się jak najszybciej. Jeżeli mamy tą kontrolę, widzimy dokładnie, że okej, ten klient czeka na to, żeby się z nim skontaktować albo żeby wysłać mu jakąś odpowiedź na maila, no to to będzie takie bardziej płynne i klientowi też się będzie to podobać, że masz po prostu nad tym wszystkim kontrolę. Na dzisiaj to wszystko. Jak zwykle subskrybujcie ten kanał, żeby nie przegapić treści, kliknijcie na dzwoneczek, żeby przypomnieć o każdym nowym odcinku. Jak mówię, każdy odcinek codziennie o 17 jest publikowany. No i co? Powiedzcie znajomym o tym kanale, żeby on się rozpowszechnił. Tak naprawdę nowe subskrypcje, klikanie w lajki, to wszystko jest dla mnie bardzo ważne i pokazuje, że to, co robię, ma sens. Dlatego jak najbardziej zostawiajcie komentarze, klikajcie w lajki, subskrybujcie, polecajcie ten kanał dalej i do usłyszenia jutro. Cześć!